Rozdział pierwszy Prawda z zastrzeżeniami. Mogę pisać tylko prawdę. Czterokrotnie uhonorowany tytułem Bohatera Związku Radzieckiego, Marszałek Związku Radzieckiego Żukow. Aganiok, 1988 rok, numer 16 strona 11. Za życia Żukowa światło dzienne ujrzało tylko jedno wydanie jego wspomnień. W dodatku jednotomowe. Cytat. To była przekonywująca, prawdziwa książka. To była wielka prawda o wojnie. Właśnie taką pozostanie na zawsze. Krasna zwiezda 12 stycznia 1989 rok. Pozwolę sobie nie zgodzić się ze zdaniem ulubionej gazety. Taka w cudzysłowie prawda Żukowa nie pozostanie na zawsze. Ona już taka nie jest. Co więcej, nie mogła taka pozostać, ponieważ prawda w naszym wielkim kraju jest najlepsza w świecie. Najprawdziwsza, najbardziej przodująca, najbardziej progresywna, najbardziej trwała. Nie z tego powodu nasza prawda jest najbardziej żywotna, że jest twarda jak kamień. Przeciwnie. Mamy po prostu giętką prawdę, elastyczną. Nasza prawda potrafi przetrwać w każdych warunkach, ponieważ umiejętnie się do nich dostosuje. W tym wypadku naukowcy użyliby terminu mutacja. Nasza prawda jest żywotna i niezniszczalna, gdyż zmienia się wraz z otaczającym środowiskiem. Podobnie jak krętek blady. Burżuazyjni lekarze szkodnicy wymyślili coś przeciwko krętkowi i się ucieszyli. Kiła zwalczona. Za wcześnie się radować, proszę Państwa. Nie wypaliło. Czynniki wywołujące kiłę natychmiast się przestawiły. Według terminologii naukowej zaadoptowały się. Według naszej przeszły reedukację. W taki właśnie sposób, podobnie do wytrzymałych krętków, zmienia się nasza wielka prawda o wojnie. Ta mianowicie, którą przekazał światu wielki stratek wszechczasów i narodów. Oświadczając, że żukowska prawda jest niezmienna, towarzysze z Krasnej Zwiezdy coś kręcą. Właśnie oni powinni wiedzieć, że drugie wydanie wspomnień i refleksji praktycznie nie ma nic wspólnego z pierwszym. No, może oprócz tytułu. Powiem więcej, drugie wydanie całkowicie obala pierwsze. A trzecie podważa drugie. Obecnie Żukowska wielka prawda o wojnie wcale nie jest taka sama jak wcześniej. Jutro natomiast będzie jeszcze inna. Zmieniła się i nadal gwałtownie zmienia wprost na naszych oczach. W tym procesie szczególną rolę przydzielono córce wielkiego stratega, Marii Grigoriewnie. Właśnie ona zrobiła wszystko, co możliwe, a raczej niemożliwe. Aby książka wielkiego dowódcy z dnia na dzień stawała się coraz bardziej prawdziwa. W archiwach ojca Maria Grigoriewna nieustannie odkrywa coś nowego. Drugie wydanie, opublikowane po śmierci Żukowa, było dwutomowe. Wówczas ogłoszono Wreszcie oto ona, prawda historyczna. Tym razem książka zawiera to, czego przeklęta cenzura nie przepuściła do pierwszego wydania. Mijały lata, zmieniały się ustroje, pojawiły się nowe problemy i nowe wymagania. Na każdym etapie historii te same wydarzenia były oceniane i wyjaśniane na nowo. Tymczasem Maria Grigoriewna natychmiast znajdowała nowy fragment lub kilka fragmentów, wcześniej wyrzuconych przez cenzurę i wpisywała do książki. Do tego sprytni współautorzy wycinali wszystko, co już nie odpowiadało obecnej chwili. Drukowano nowe wydania i książka znów była zgodna z duchem czasu. Znów ogłoszono na cały świat. Wreszcie. Tak oto teraz brzmi cała prawda. Okazało się, że Żukow przewidział wszystkie pytania, jakie będzie miała potomność nawet po upływie dziesięcioleci od jego śmierci. Mało tego, podał odpowiedzi na wszystkie pytania. Najciekawsze jest jednak to, że odpowiedzi podał różne. Jeśli dziś społeczeństwo oczekuje od żukowa jednej odpowiedzi, to właśnie ją otrzymuje. Tymczasem, jeżeli za jakiś czas oficjalne poglądy na tę samą kwestię się zmienią, to zmieni się też odpowiedź Żukowa. Gdy tylko trzeba potwierdzić nowy punkt widzenia, natychmiast Maria Grigoriewna znajduje fragment wycięty przez cenzurę. Jeżeli nazajutrz rozkażą zmienić punkt widzenia na przeciwstawny, to znów fragment ten zostanie zakwalifikowany do kategorii nieistniejących. Po śmierci Żukowa jego wspomnienia przeszły drogę od wydania jednotomowego do dwutomowego. Następnie rozrosły się do trzech tomów, później jednak znów skróciły się do dwóch. Książka skurczyła się sama. Wypadły z niej wszystkie zbędne rzeczy niepotrzebne i nieaktualne. W roku 1990 opublikowano wydanie dziesiąte. Wyjątkowe okazało się, że wszystko, o czym przedtem pisał Żukow, to kompletna bzdura. Dopiero w dziesiątym wydaniu, po upływie ćwierć wieku od śmierci wielkiego stratega, przed czytelnikiem wreszcie została odsłonięta cała prawda o wojnie, której za życia nie pozwolono powiedzieć marszałkowi. Pierwsze dziesięć wydań wspomnień i refleksji to wielka prawda. Nie należy jednak jej przypominać. Takie rady dają osoby cieszące się wielkim autorytetem. Na przykład były minister obrony ZSRR, ostatni marszałek Związku Radzieckiego, Dmitrij Timofiejewicz Jazow. Dmitrij Timofiejewicz wpisał swoje imię na karty historii w ten sposób, że upodabniając się do Hitlera, podobnie jak on, lecz 50 lat później. Skierował gromady czołgów na Moskwę, chcąc ją zdobyć. Marszałek Związku Radzieckiego Jazow połamał sobie kark. Jednak w odróżnieniu od Hitlera nie popełnił samobójstwa, chociaż właściwie powinien. Obecnie Jazow radzi młodym oficerom, aby tworzyli własne biblioteczki domowe, wypełniając je dziełami Żukowa. Nie byle jakim jednak radziłbym, cytat oczywiście. Radziłbym im w pierwszą zaopatrzyć we wspomnienia tego wielkiego dowódcy, jednak nie kupować tych wydań, które w księgarni pierwsze wpadną w rękę. Polecam ostatnie wydania wspomnień i refleksji, począwszy od dziesiątego. Krasna Zwiezda, 2 grudnia 2003 rok. Miliony książek pierwszych dziesięciu wydań wspomnień i refleksji to lamus. Ich miejsce powinno być na śmietniku historii. Były dobre na inne czasy. Teraz nie ma powodu, by je trzymać w biblioteczkach domowych. Teraz są inne potrzeby zapotrzebowanie na inną prawdę o wojnie. W swych poglądach marszałek Jazow nie jest osamotniony. Podobne wypowiedzi słychać z ust marszałka wojsk pancernych, Łosika. Jego pochwały pod adresem Żukowa zaczynają się od rytualnych zapewnień o prawdomówności tego ostatniego. Te zdecydowane twierdzenia jednak budzą wątpliwości i podejrzenia. Jeżeli ktoś bije się w pierś, ciągle mówiąc przy tym o krystalicznej prawdzie, rodzi się reakcja psychologiczna o diametralnie odmiennym charakterze. Popatrzcie na drobnych oszustów w bramach. To ich styl kłaść akcent na prawdę. Zresztą, o jakiej prawdomówności Żukowa może być mowa, skoro opisał wiele operacji wojskowych, jednak ani razu nie wspomniał o stratach. Uznając książki Żukowa za prawdziwe, marszałek wojsk pancernych, łosik, natychmiast uściśla, że prawdomówność Żukowa trzeba przyjąć z pewnymi zastrzeżeniami. Cytat. Jest to prawdziwa książka, jednak ze względu na koniunkturę polityczną w dziewięciu poprzednich wydaniach książki nie zamieszczono pewnych faktów. Przygotowując dziesiąte wydanie, wydawnictwo uwzględniło znalezione w tym czasie uzupełnienia do pierwszego rękopisu. Wspomnienia rozrosły się do trzech tomów. Krasna Jazwiezda, 2 grudnia 2000 rok. Mówiąc o koniunkturze, warto by podać nazwisko głównego koniunkturalisty, a nadmieniając, że wspomnienia kiedyś rozrosły się do trzech tomów, warto by wyjaśnić niezorientowanym, dlaczego obecnie już na trzy tomy nie wystarczą. Jeszcze jedno. Jaka jest gwarancja, że względów koniunkturalnych nie bierze się już pod uwagę? W pierwszych prawdziwych, koniunkturalnych wydaniach wyraźnie można się doszukać chęci wielu autorów i współautorów najprawdziwszej książki o wojnie, by dogodzić władzy, uchwycić jej życzenia i gorliwie zaspokoić. Czyżby dążenie to nie było zauważalne w ostatnich wydaniach? Czyżby dziś książka nie odpowiadała oficjalnej wykładni ideologicznej chociaż trochę? Sam Żukow doskonale zdawał sobie sprawę, że wielka, ale wczorajsza prawda nie jest nikomu potrzebna. Wiedział, że historia ciągle będzie pisana na nowo. Uważał, że tak trzyma. Sam był gorliwym stalinowcem, dopóki jego idol był zdrów. W oficjalnym dokumencie nazywał siebie sługą Wielkiego Stalina to jest w cudzysłowie. Za Chruszczowa modne było być antystalinowcem. I Żukow zmienił front. Bez niego nie mógł się odbyć dwudziesty zjazd KPZR ani żadne publiczne demaskowanie Stalina. Zabreżniewa kult Stalina odrodził się na tyle, na ile było to możliwe. I znów Żukow stał się wiernym Stalinowcem. Potwierdzenie tego można znaleźć, czytając wspomnienia i refleksje wydane Zabreżniewa. Tymczasem w czasach pierestrojki na nowo kazano kopać Stalina. I stosunek już nieżyjącego Żukowa wobec Stalina po raz czwarty się zmienił. Czytajcie wspomnienia i refleksje wydane za Gorbaczowa. Za każdym razem Żukow wykonuje zwrot o 180 stopni. Mamy wiatrowska z dachu, ale on się nie kręci z taką dokładnością. Wiatr go odwraca to tu, to tam. Ale żeby tak dokładnie o 180 stopni nigdy nie zauważyłem. Sam Żukow mówił cytat. Za Stalina była jedna historia, za Chruszczowa druga, teraz trzecia. Ponadto historiografia nie może stać w miejscu. Ona się ciągle rozwija. Pojawiają się nowe fakty. Świadomość pewnych spraw się pogłębia i zostają one przewartościowane. Trzeba iść z duchem czasu, aby nie pozostać w tyle. Z drugiej strony, za wcześnie jeszcze mówić o wielu rzeczach. Aganiok, 1988 rok, numer 16, strona 11. Wypowiedź dotycząca ducha czasu jest po prostu urocza. Zgodnie z tą zasadą wspomnienia nieżyjącego Żukowa są w cudowny sposób odnawiane. Za każdym razem odpowiadają one duchowi czasu. Oto przykład. W pierwszym wydaniu wspomnień opublikowanym za życia Żukowa czytamy: Cytat. Bez względu na ogromne trudności i straty, w ciągu czterech lat wojny przemysł radziecki wyprodukował niewiarygodną ilość broni. Prawie 490 tysięcy dział i moździerzy, ponad 102 tysiące czołgów oraz dział samobieżnych przeszło 137 tysięcy samolotów. Wspomnienia i refleksje: Moskwa 1969, stronnica 237. Przy czym autor nie podaje żadnych źródeł. Tymczasem w wydaniu 13 Moskwa 2003 rok, strona 252, ta sama wypowiedź, jednak liczby inne. 825 tysięcy dział i moździerzy. Przypomnę, w pierwszym było 490, tu już mamy dwa razy tyle ponad 103 tysiące czołgów oraz dział samobieżnych. W pierwszym było 102. Przeszło 134 tysiące samolotów. Podane źródło. Sowiecka Wojenna Encyklopedia, Moskwa 1976 rok, tom 2, strona 66. Między pierwszym a trzynastym wydaniem niezgodność w liczbie czołgów i dział samobieżnych wynosi tysiące sztuk. Rozbieżności dotyczące samolotów są jeszcze większe. W pierwszym wydaniu 137 tysięcy tylko samolotów bojowych. W trzynastym 13 134 tysiące bojowych, transportowych, szkoleniowych i innych. Dane dotyczące produkcji dział powalają z nóg. W pierwszym wydaniu prawie 490 tysięcy dział i moździerzy. W trzynastym 825 tysięcy różnica wynosi 335 tysięcy sztuk. Trzecia część miliona. W przeliczeniu to 55 833 baterie artyleryjskie, jeżeli są sześciodziałowe. Jeżeli czterodziałowe, to aż 83 750. Jeśli do obsługiwania każdego działa i moździerza opuszczonego przez Żukowa w wydaniu pierwszym przeznaczyć średnio pięciosobową załogę Trzeba by było półtora miliona artylerzystów, uwzględniając wszystkich, którzy tym ogromem artylerii dowodzili, a więc dowódców plutonów, baterii, dywizjonu, pułku, brygady i dywizji. Ponadto, jeśli brać pod uwagę stan osobowy sztabów artyleryjskich, baterii kierujących, oddziałów łączności, kierowców ciągników artyleryjskich i tym podobne, to liczba ta wynosi grubo ponad dwa miliony. Czyżby Żukow o tym nie wiedział? Czyżby dowodził, nie mając najmniejszego pojęcia czym? Najciekawsze w tym wszystkim jest odsyłanie do źródła. Redaktorzy tomu mogli przecież rzetelnie napisać, że Żukow nie znał się na kwestiach wojskowych. Wojną się nie interesował. O wojnie nic nie wiedział. A teraz odkryto inne liczby. Co więcej. Redaktorom trzeba było wskazać źródła nowszych badań. Jednak nie. Narracja prowadzona jest w imieniu Żukowa. I to właśnie marszałek w jednym wydaniu mówi jedno, w drugim drugie, a w trzecim trzecie, w trzynastym trzynaste. Cytując książki, których nigdy nie czytał, których po prostu nigdy nie mógł czytać. Drugi tom. S.W.E. Encyklopedii, na którą w tym wypadku powołuje się Żukow, podpisano do druku 20 lipca 1976 roku, czyli dwa lata, miesiąc oraz dwa dni po jego śmierci. Żaden tom tej Encyklopedii za życia Żukowa się nie ukazał. W chwili jego śmierci pierwszy tom nie tylko nie był podpisany do druku. Ale nawet nie był oddany do składu. Natomiast ostatni tom podpisano do druku sześć lat po odejściu wielkiego stratego. W taki oto sposób nieboszczyk idzie z duchem czasu. W tym dążeniu Żukow zdecydowanie przesadził. Osądźcie sami. Georgi Konstantynowicz odsyła nas do czwartego tomu historii II wojny światowej 1939-1945. Jednak on również został wydany dopiero po śmierci Żukowa. I jeszcze to: od czasów Stalina oficjalnie zatwierdzona została periodyzacja wojny. Zgodnie z nią, pod koniec 1941 roku pod Moskwą Armia Czerwona starła na proch mit o niepokonanej armii hitlerowskiej. Natomiast pod koniec 1942 roku pod Stalingradem w wojnie nastąpił zdecydowany przełom. Blisko pół wieku w szkołach i na uniwersytetach, w książkach i filmach dokumentalnych, w akademiach wojskowych i szkołach oficerskich. W artykułach prasowych i filmach fabularnych powtarzano tę formułę: Pod Moskwą rozwiano mit, po roku pod Stalingradem zdecydowany przełom. Minęło pół wieku i ustalono pewne nieścisłości. Odkryto, że podczas bitwy pod Stalingradem Żukow znajdował się na całkiem innym froncie. Dowodził tam tak zwaną operacją odwracającą uwagę. Nieudolną zresztą i bez rezultatu. Do tych działań zgromadzono dwukrotnie większe siły niż do kontrataku pod Stalingradem. A to było naruszeniem wszelkich zasad strategii. Na głównym odcinku, tam gdzie ważą się losy wojny, gdzie planowany jest przełom w toku wojny, powinny znajdować się siły główne. Natomiast na drugorzędnym odcinku, drugorzędne, jeżeli na operację odwracającą uwagę przeznaczono większe siły niż na główną, to kwalifikuje się to jako przestępstwo. Pod koniec 1942 roku na odcinku Rzewskim armia niemiecka jedynie się broniła. Tymczasem Żukow dokonał tam operacji odwracającej uwagę. Jednak do obrony potrzebne są małe siły, do ataku natomiast duże. Wychodzi więc na to. Że z masowanym atakiem Armii Czerwonej Żukow odwracał uwagę małych sił armii niemieckiej. Dla dowództwa radzieckiego sukces pod Stalingradem był niespodzianką. Otoczono wówczas 22 dywizje wroga, na co nikt nie liczył. Zakładano bowiem otoczenie trzykrotnie mniejszej liczby wojsk nieprzyjaciela. Otóż, aby prowadzić tylko działania wspierające przy otaczaniu siedmiu niemieckich dywizji pod Stalingradem, Żukow na innym odcinku dowodził potężną operacją odwracającą uwagę z udziałem dwudziestu dziewięciu armii ogólnowojskowych, uderzeniowych, pancernych i lotniczych. Do tej operacji Żukow zgromadził 1,9 miliona żołnierzy i oficerów 3300 czołgów. 1100 samolotów. W wyniku tych działań stracił 1850 czołgów, ponad tysiąc samolotów, kilka tysięcy dział i moździerzy, wystrzelił milion pocisków, położył w szpitalach polowych i złożył w ziemi 500 tysięcy żołnierzy i oficerów, wykrwawiając najlepsze jednostki Armii Czerwonej. Operacja odwracająca uwagę pod dowództwem Żukowa, odbywająca się w rejonie Rzewa, wygląda na jeszcze bardziej dziką na tle wcześniejszych wydarzeń. Mówiono nam, że pod koniec 1941 roku Żukow proponował Stalinowi skupić główne siły w jednym froncie zachodnim. Jednak w cudzysłowie, głupi Stalin rozdysponował siły na wielu odcinkach i frontach, goniąc tuzin zajęcy. Dlatego bitwa pod Moskwą miała dla Armii Czerwonej krwawy finał i nie przyniosła znaczących efektów. Niektórzy wierzą w te opowiastki. Lecz pod koniec 1942 roku zdarzyła się podobna sytuacja. Wszystkie siły trzeba było rzucić na jeden główny, decydujący odcinek frontu. Mógł to być Stalingrad. Właśnie tam można było odnieść wielkie zwycięstwo. Tymczasem operacja stalingradzka odniosła niebywały sukces propagandowy, natomiast z punktu widzenia strategii zakończyła się bez szczególnego blasku sławy. Do niewoli trafiła tylko jedna zwyczajna armia niemiecka, a przecież można było otoczyć pięć armii, w których były dwie pancerne. Wszystkie pięć armii bez większego wysiłku można było trzymać w pierścieniu, a pułapkę zamknąć pod Rostowem, gdzie prawie nie było wojsk niemieckich. Latem 1942 roku niemieckie siły pancerne wbiły się klinem daleko aż do podgórza Kaukazu. Nie miały jednak paliwa na drogę powrotną. Wystarczyło tylko odciąć wąski korytarz pod Rostowem. Wówczas cały front niemiecki. Od Morza Białego do Czarnego byłby się załamał. I to w styczniu 1943 roku. Chodzi o to, że po stracie pięciu armii dziura w obronie niemieckiej byłaby tak samo wielka jak w stalowym kadłubie Tytanika. Rozstrzygnięcie losów wojny byłoby wtedy kwestią kilku miesięcy, jeśli nie tygodni. Zadana w okolicach Stalingradu rana była ciężka, natomiast cios, pod Rostowem byłby śmiertelny. Siły Armii Czerwonej zostały jednak rozproszone na ogromnych przestrzeniach, na kilku frontach. Dziwne, że tym razem Żukow nie protestował, nie żądał od Stalina skupienia sił na jednym decydującym odcinku: albo siły główne zgrupować pod Stalingradem, a później iść na Rostów, albo nie prowadzić kontrnatarcia pod Stalingradem tylko wszystkie siły rzucić na front zachodni, w okolice Rzewa. Operacji w okolicach tego nadwołżańskiego miasta Żukow nie uważał za odwracającą uwagę. Nawet takiej nie nazywał. 7 stycznia 1964 roku wysłał list do pisarza W.D. Sokołowa opisujący przygotowania do rzewsko wiaźmińskiej operacji w listopadzie 1942 roku. Cytat. Trzeba było pilnie przygotować i przeprowadzić operację nacierającą naszych wojsk. W okolicy Wiaźmy trzeba było odciąć zgromadzone rzewskie siły nieprzyjaciela. Do operacji zaangażowane siły frontów Kalinińskiego i Frontu Zachodniego. Pojechałem do Purka Jewa i Koniewa przygotować kontrnatarcie frontu kalinińskiego z okolic położonych na południe od miejscowości Białej oraz frontu zachodniego z okolic położonych na południe od Syczewki naprzeciw uderzeniu sił frontu kalinińskiego. Określiwszy siły i skład wojska niezbędnego do zaangażowania w plan likwidacji ugrupowań na odcinku Rżew-Syczew-Białej, Bezzwłocznie skierowałem się do sztabu dowodzącego frontem kalinińskim. W nawiasie. Georgi Żukow, Stienograma Akcjabryskowo, 1957. Plenuma CK KPSS i drugie dokumenty. Moskwa 2001, stronnica 511. W okolicach Rżewa przygotowywano natarcie na podstawie takiego samego planu jak pod Stalingradem tylko z większym rozmachem. Front kaliniński i front zachodni podczas schodzących się uderzeń miały zgnieść występ Rżewski i przełamać obronę niemiecką. Grupy uderzeniowe powinny były się spotkać na głębokich tyłach wroga, zamykając pierścień okrążenia wokół sił niemieckiej grupy armii centrum. Żukow pisał o operacji jako mającej decydujące znaczenie. Przyznawał, że był jej inicjatorem, sam określił liczbę i skład wojsk do jej realizacji, sam ją przygotował i przeprowadził. Gdy Żukow pisał ów list, wszystko, co dotyczyło strat Armii Czerwonej podczas wojny było obwarowane największymi tajemnicami państwowymi i wojskowymi. Dlatego bez skrępowania mógł opowiadać o swoich pomysłach i planach. Nie mówił tylko o wynikach. Pominął również milczeniem to, że otoczenie wojsk niemieckich i tak się nie udało. Kiedy po upadku Związku Radzieckiego wyszły na jaw dane o stratach przy zupełnych brakach wyników, tę wstydliwą operację szybko zaliczono do kategorii odwracających uwagę. Niby od początku tak było zaplanowane. Zrobić dużo hałasu, postrzelać, Niemców postraszyć. Lecz nie w tym problem. Otóż pod Stalingradem nastąpił zdecydowany przełom w wojnie, w nawiasie choćby nawet o wydźwięku propagandowym. Lecz Żukowa tam nie było. W Moskwie, skąd nadchodziły rozkazy, też go nie było. Nagle okazało się, że brakuje powiązania między dwoma aksjomatami. Cytat: Największy stratek wszechczasów i narodów i zdecydowany przełom w największej z wojen. Jak to możliwe? Jak powiązać przełom w wojnie i osobisty weń wkład stratega? Długo się głowili mądrzy ludzie, ale wymyślili. U nas potrafią. Rozwiązania znaleźli następujące: wprowadzić nową oficjalną periodyzację wojny. Pod Stalingradem zdecydowany przełom. Temu się nie da zaprzeczyć, tego nie da się zmienić. A wtedy tak. Nadal będziemy uważać, że do zdecydowanego przełomu doszło pod Stalingradem w listopadzie 1942 roku. Natomiast rok wcześniej, pod Moskwą, należy datować początek zdecydowanego przełomu. I to wszystko. W 1941 roku, pod Moskwą, Żukow był obecny. Właśnie wówczas, pod jego genialnym dowództwem, osiągnięto najważniejszy cel zapoczątkowanie zdecydowanego przełomu. Natomiast, kto rok później pod Stalingradem dokończył dzieła, nie jest istotne. Najważniejsze kto je zapoczątkował. Najważniejsze że udało się doczepić Żukowa do zdecydowanego przełomu. Lecz wcale nie to jest najciekawsze. Najbardziej kuriozalne jest to, że nieżyjący Żukow we wspomnieniach wyraźnie zareagował na zmiany. Przez 21 lat w dziewięciu wydaniach pisał, że pod Moskwą w grudniu 1941 roku został rozwiany mit, lecz w dziesiątym, najprawdziwszym wydaniu, nieżyjący Żukow nagle oświadczył, że wcale nie rozwiał mitu lecz zapoczątkował zdecydowany przełom w wojnie. Śpieszę zameldować, że w czarodziejskiej transformacji wspomnień największego dowódcy wszechczasów i narodów ja również miałem swój udział. Ja też przyłożyłem do tego rękę. Okej. Okay. W historiografii komunistycznej przyjęto wojnę przeciwko Hitlerowi nazywać wielką, a nawet ojczyźnianą. Nazwy te komuniści piszą dużymi literami. A nazwę II wojna światowa małymi. W ten sposób podkreślano szczególne znaczenie wojny na radziecko-niemieckim froncie i zupełną jej nieważność na innych. Niejednokrotnie przypominałem uczonym w nawiasie na przykład w drugim rozdziale samobójstwa, że to jest nazwa własna, którą trzeba pisać dużymi literami. Ponadto wojna związku radzieckiego przeciwko Niemcom to część II wojny światowej. Niemożliwe więc, aby część była większa od całości. Jeżeli część zasługuje na pisownię dużą literą, proszę i całość dużymi literami uhonorować. Nikt się nie sprzeczał, jednak z czasem termin II wojna światowa w oficjalnej prasie komunistycznej zaczęto pisać jak trzeba. Dużymi literami. Po 25 latach od swej śmierci, Żukow również się dostosował. Złapał ducha czasu i teraz bezwzględnie przestrzega zasad ortografii języka rosyjskiego. Szokuje wypowiedź Żukowa o tym, że o wielu rzeczach mówić jednak za wcześnie. Niby o czym za wcześnie? Wojna się skończyła, wróg zwyciężony o czym nie można mówić? I dlaczego? Żukow zmarł po 33 latach od inwazji niemieckiej, nie opowiedziawszy nic nowego o wojnie. Wszystko, co zostało opublikowane w jego wspomnieniach, było znane już przedtem, wydane przez innych autorów. I jeżeli w ostatnich wydaniach książki Żukowa pojawiają się nowe fragmenty, to takie one są tylko dla wspomnień i refleksji. Wszystkie nowe fragmenty starannie przepisano z cudzych książek. Nawet ze swe. Sam Żukow jednak żadnych tajemnic nie ujawnił. W takim razie, jak należałoby łączyć deklarację wielkiego dowódcy, że mówi prawdę i tylko prawdę, z jego wylewną wypowiedzią o tym, że czas mówienia prawdy jeszcze nie nastał? Po co zrzucać na cenzurę, skoro sam nie potrafi mówić bez krętactwa? Niepełna prawda to nieprawda, czyli kłamstwo. Utajnienie prawdy historycznej to przestępstwo przeciwko własnemu narodowi. Naród, który nie zna własnej historii, jest skazany na porażkę, zwyrodnienie i wymieranie. Swoją, delikatnie mówiąc, nadmierną gorliwością i nieskromną paplaniną. Żukow nieświadomie wyrządził szkodę władzy komunistycznej. Twierdząc, że na wojnie działo się coś takiego, o czym nie warto wspominać, zadał śmiertelny cios terminowi komunistycznemu: Wielka Wojna Ojczyźniana. Rzeczywiście, co to za wielka wojna, skoro wielki stratek nie radzi wnikać w jej szczegóły? Jeżeli według Żukowa, po upływie jednej trzeciej wieku nie przyszedł ten szczęśliwy czas, kiedy można mówić prawdę o wojnie, to kiedy on nastanie? Gdy wszyscy świadkowie odejdą do innego świata? Kiedy wszystkie archiwa zostaną wyczyszczone i z braku w cudzysłowie braku potrzeby zostanie spalone wszystko, co zbędne, nieaktualne, nieodpowiadające historycznej chwili? Koniec rozdziału.